Dzień dobry. Dzień dobry, Czesiu. Czy można? Oła. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, aczkolwiek chciałoby się powiedzieć... Witamy u sąsiada. Przyszliśmy dzisiaj na budowę do sąsiada. Na razie żadna robota nam się nie plasuje na horyzoncie, aczkolwiek chodźcie, bo jest dosyć ciekawy temat i dzisiaj go sobie poruszymy. Jak wiecie, nasz sąsiad, który jest za miedzą, Pawlak albo Kargul, sami sobie ustawcie. Nie, on to będzie Kargul, bo wyższy trochę jest, nie? Generalnie buduje taki sam dom, praktycznie toczka w toczkę. Pokój Ukraina. Taki sam dom, jaki my mamy. Układ pomieszczeń się nie zmienił tutaj. Zresztą ci, którzy pamiętają, to te ściany wewnętrzne stawialiśmy my w naszych skromnych trzech osobach plus pies. Co tak, bo tej nie było, tak więc zobaczcie, tak wyszła. Jakbyście byli ciekawi, jak to wyszło, to właśnie tak to wygląda domurowane. Tak więc generalnie widzicie, że jest jota w jotę to samo. I teraz, moi drodzy, pomówmy sobie o kosztach, bo wiem, że koszty was bardzo interesują. Jak wygląda teraz cennik robót, usług na rok 2022? Tak więc nasz tutaj sąsiad jest już przed tynkami. On sobie akurat pojechał, ale my tutaj z nim żeśmy wcześniej troszkę mu pomagali w zaplanowaniu wszystkich poszczególnych etapów, które będą się u niego odbywać. Tak więc teraz będą tynki, moi drodzy. Tynki, walentynki, jakby się chciało powiedzieć. I powierzchnia, która tutaj będzie do wytynkowania, jest praktycznie identyczna taka jak nasza, czyli tynki idą tak naprawdę wszędzie. Jedynie gdzie nie będzie tynków, to w małym kiblu na tej ścianie wprost, tylko od drugiej strony. Bo tam będzie przedścianka zrobiona, ale u nas dokładnie tak też było. I o dziwo, będzie nawet ten sam tynkarz, bo z polecenia żeśmy go polecili i akurat mu się też spodobał ten pan. Ma terminy. Tak więc tak to będzie działać. Dziubuś, przypomnij mi, ile my żeśmy 3 lata temu wydali na tynki? 10 tysięcy z kawałkiem. Ile to było metrów? Tutaj jest 300. 350. Jakoś tak. Tak więc zobaczcie. 10 tysięcy my wydaliśmy na tynki i to były tynki cementowo-wapienne. W tym domu też polecą tynki cementowo-wapienne spod tej samej ręki, natomiast portfel już troszeczkę inaczej się zachowa. I tak jak my wydaliśmy 10 tysięcy z kawałkiem, tak tutaj na tynki jest przewidziana kwota 15 tysięcy. Tak więc to wychodzi około chyba 42 zł z metra teraz kosztuje. Tak więc ci, którzy śledzili nasze stare filmy i tam mówiliśmy o cenach, one są już dawno nieaktualne. Tak więc no niestety musicie się liczyć z tym, że koszt tynku w porównaniu z naszym czasem, a tymczasem poszedł 50% do góry, no i nic z tym się nie zrobi. Takie są ceny i albo tynkujemy, albo nie. Tak więc to wszystko podrożało. Dlatego też nie dziwmy się, że wiele osób rezygnuje z tradycyjnych tynków, czy to cementowo-wapiennych, czy gipsowych, na rzecz przyklejenia zwykłej płyty kartonowo-gipsowej, a jeszcze we własnym zakresie to już w ogóle koszta mu zjeżdżają, bo przypomnijmy, że taka standardowa płyta 2,60 powiedzmy, będzie gdzieś w granicach 15-16 zł, jeśli oczywiście nie podrożeje, a taka dwumetrowa pewnie to około 12-13. Tak więc wiecie, no, ktoś sobie to przeliczy, to wychodzi o wiele mniej niż za tynk, no ale generalnie jeśli chce się mieć to zrobione, wiecie, że ktoś przyjdzie, wam to zrobi, to taką musicie niestety cenę sobie przyszykować. Piszcie w komentarzach, ile u was kosztują tynki cementowo-wapienne i ile kosztują tynki gipsowe, bo generalnie u nas to się gdzieś waha właśnie w okolicach około 42 zł, bo tutaj jak robiliśmy na poprzedniej robocie, tam były tynki gipsowe i one też kosztowały około 40 zł, tak. Nie? I generalnie tak jak widzicie, tutaj już sobie sąsiadek zaczął elektrykę rozprowadzać, nie wiem kto mu to rozprowadza, ale generalnie... Widać, że puszki już są pomontowane. Tutaj z racji tego, że on nie ma wyobraźni przestrzennej, albo i ma, ale generalnie ma protoplastę za miedzą, to przyszedł do nas i posprawdzał, gdzie my mamy jakie kontakty. A później, nawet kilka razy. I robił zdjęcia.
Tak, a później razem jeszcze weszliśmy i też mu pomogliśmy po prostu ułożyć tutaj rozmieszczenie wszystkich kontaktów. Praktycznie wyszło tak samo jak u nas, możecie zauważyć, z tą różnicą, że tutaj puszki, które będą w takich zestawach, w takich modułach, idą pionowo, a u nas są ustawione poziomo. Tak więc, tak jak widzicie, wysokości też od razu powiem, bo każdy by się spytał, jakie wysokości. Wiecie, tutaj te puszki od prądu są na 30 cm, środek puszki od gotowej podłogi. Natomiast to wiecie, wolna amerykanka, bo niektórzy sobie, kurde, mówią, że wolą czołem włączać, drudzy kolanem, drudzy biodrem, a trzeci stopą, nie? Tak więc ta wysokość może być równa. Tutaj ogólnie najwyższa puszka, która jest zrobiona, czy to będzie pojedyncza gdzieś na ścianie, czy w module, jest najwyższa, środek ostatniej puszki jest na 1,30 m od gotowej podłogi i te moduły schodzą do dołu, albo po prostu pojedyncze, tak więc to będzie mniej więcej, o, demonstruję, na tej wysokości, nie? Nawet jakby chciał, to z łokcia się uruchomi i nasza stara koza. No i tak, słuchajcie. Która nam służyła podczas budowy. Dokładnie, także zmieniła dom, ale zastosowanie ma to samo. Tutaj akurat zostało bardzo dużo jeszcze desek po deskowaniu, więc chłopaki się będą dogrzewać. No i jeszcze przejdźmy do wylewek, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy. Tak, wylewki, no. Wylewki, my płaciliśmy 32 zł z metra kwadratowego, z tego co pamiętam, a już Jaruś będzie płacił 42, czyli dychę poszło do góry. No, to także poszło to do góry znacznie. No ale co, no jak się chce mieć, no to przecież samemu się nie będzie robić, nie? No. Tak więc tak to wygląda, zauważcie, że jest praktycznie tak jak u nas. O, tutaj takie rozwiązanie majster namówił, żeby sobie tutaj zrobił włącznik, znaczy kontakt, tu będzie gniazdo. Bo tu będzie sofa. W szpalecie, żeby tutaj nie zastawiała sofa. No i tak, słuchajcie, chodźcie, przejdźmy jeszcze po pokojach. Zobaczcie, jak tu jest rozmieszczenie kontaktów, bo taka prośba do was, że jakbyście zauważyli coś gdzieś, czego brakuje, to powiedzcie, a my Jarusiowi przekażemy z komentarzów wasze podpowiedzi i jeszcze zdąży sobie dorobić. Tak więc w każdym pokoju tutaj są jakieś takie gniazda. My go od razu żeśmy namówili, że w miejscach, w pokojach, tam gdzie będzie miał jakieś biurka, telewizory, żeby sobie po prostu porobił też te moduły większe. Bo my na przykład mamy pojedyncze i tam, gdzie jest komputer, to musimy przedłużaczem sobie przedłużać, bo ciężko nam się z tym pomieścić. Ale generalnie ja mu poleciłem jeszcze po dwie skrętki w jedno gniazdo, gdzie telewizor, gdzie będzie jakiś komputer, tak więc tam ponoć będą. I koncentryka tutaj nie będzie, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, pan Jarosław pracuje w firmie IT. Tak więc jest dosyć na bieżąco z technologiami i powiedział, że koncentryk w dzisiejszych czasach to jest już przestarzałe rozwiązanie. Internet, telewizja, raczej to wszystko leci po światłowodzie, przez Wi-Fi albo przez właśnie UTP-ki. Tak więc bardziej stawia na to, żeby sobie UTP-ka gdzieś dokręcić niż koncentryk. No, tak więc tak to wygląda, łóżko, te pierdółki, wiadomo, że przy łóżku będzie schodowy, będzie krzyżowy. Tak jak u nas. Żeby sobie, nie, tu będzie inaczej, tu będzie tak, że jak mamy łóżko, po jednej i po drugiej stronie można sobie wyłączyć górę, ale też po jednej i po drugiej stronie niezależnie będzie można sobie wyłączyć jeszcze to światło nad łbem, czyli te kinkiety. Nie? My też tak mamy. No tak, ale ja nie mogę wyłączyć twojego. Kurde, rzeczywiście, a on mi czasami zaświeci mi i ja nie mogę zgasić. A tam nie będzie kinkietów, bo tam Jarosław będzie miał jakąś zabudowę od stolarza i tam będzie miał po prostu takie oświetlenie w ciągu, nie? I wiecie, będzie ponoć baja bongo. No, tak więc tak to wygląda, moi drodzy, na chwilę obecną. Macie koszta. W ogóle takie do was pytanie, że jeśli byście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej z tej budowy, jak to będzie wyglądało, co tu będzie się działo, zmieniało i jakie koszta będą ponoszone w kolejnych realizacjach, no to słuchajcie, piszcie w komentarzach, a my z chęcią zrobimy sobie taki wywiad, nie?
jak Stany Zjednoczone w Rosji. Fuck Putin! No, tak więc to tyle. A ja jeszcze mogę jakby wspomnieć, że Jarek się już pytał o styropian na elewację. I on będzie miał 22-centymetrowy styropian. Tak, bo tutaj... Czy chce zakryć... Tutaj roletę. Akurat fachowcy, co mu robili chałupę, nie wciągnęli mu nadproży do domu trochę i przez to właśnie kaseta wystaje. Będzie wystawać, jeśli by zastosować tylko 20-centymetrowy styropian, tak więc 22... Chyba się zlicuje, nie będzie można już przykleić styropianu. A może, tak więc będzie musiał po całości 22 przykleić, nie? Tak, i cała elewacja by kosztowała go, sam styropian, 15 tysięcy złotych, nie? Gdzie my, jak robiliśmy ile? 2 lata temu? Trzy lata temu? Przypomnijmy, zapłaciliśmy za całą elewację razem z siatkami, klejami, do styropianu, do siatki znaczy się, żeśmy zapłacili niecałe 7 tysięcy. No. Tak więc mamy różnicę, no ale tamte czasy już nie wrócą. Dobra, to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku, łapka w górę lub w dół. Komentarze proszę tutaj pisać o tych tinkach, wylewkach, jakie ceny są u Was, żeby ludzie mniej więcej się orientowali i sobie tam porównywali. Porównywali, tak? Do następnego. Pa!